Dobrze jest czytać Pismo Święte, trzymając się tego rozkładu czytań, jakie mamy przez cały rok. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć taki tekst, możemy go skojarzyć z tekstem z Apokalipsy, który czytaliśmy w okresie Adwentu. Przywołam niektóre te sformułowania. Tak mówi Pan, oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę, bo to ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miało być żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Oczywistą sprawą jest, że ten tekst znał święty Jan piszący Apokalipsę i czerpał z tego pięknego, obrazowego przedstawienia nowego stworzenia świata, nowego na końcu czasów. Prorok Izajasz z tą swoją wypowiedzią, którą dziś usłyszeliśmy, zapowiada, że na końcu czasu, kiedy Mesjasz przyjdzie, będzie totalne odnowienie całego świata. Chrystus przyszedł, ale jak mówią egzegeci i teologowie biblijni, zostało to, ten koniec świata został przepołowiony. Jakby pierwsza część tego końca świata to przyjście Chrystusa, ogłoszenie Królestwa, zmartwychwstanie i oczekiwanie na drugą połowę tego końca świata, na powtórne przyjście Chrystusa. To, co zapowiadał prorok Izajasz, nie nastąpiło wraz z pierwszym przyjściem Jezusa. Wciąż czekamy na to nowe stworzenie, nowe niebo i nową ziemię. Możemy się pytać, pomijając te wszystkie konkretne obrazy, tą idealizację tego świata, jaki jest sens odczytywania tego tekstu proroka Izajasza teraz w Wielkim Poście, kiedy myślimy o pokucie, o nawróceniu, o pojednaniu z Bogiem? Odpowiedź na to jest w poprzedzającej ten dzisiejszy fragment zapowiedzi proroka Izajasza o tym, że najpierw będzie sąd, o tym, że będzie osądzenie człowieka, czy jest pojednany z Bogiem, czy jest niepojednany z Bogiem. Dlatego to dzisiejsze czytanie jest pewną obietnicą. Jeżeli pojednam się z Bogiem, zostanie mi przebaczony każdy grzech i każda wina, ale jednak będę potrzebował dopełnienia tego oczyszczenia przez tego, który może dokonać nowego stworzenia. To Bóg sprawi, że kiedy zmartwychwstanę, nie będzie śladu już tego wszystkiego, co jest moją winą, moim grzechem, moją krzywdą. Nawet jeżeli pojednałem się z Bogiem, wyznałem moje grzechy i naprawiałem przez pokutę to, co złego się stało. No bardzo mocne sformułowanie, ja stwarzam nowy świat, nowe niebo, nową ziemię. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Bóg mówi stwarzam, czyli czynię niebo i ziemię. To może tylko czynić Bóg coś takiego. To znaczy, że to jest taka działalność Boga, że nie jest to naprawienie, nie jest to remont, nie jest to pomalowanie, ale stworzenie zupełnie od nowa. A druga racja, że to rzeczywiście Bóg w tym naszym zmartwychwstaniu dokona absolutnego, nowego naszego stworzenia, jest to, że w tym tekście greckim mamy słowo odnoszące się do nowości takie, które wskazuje, że to jest absolutnie nowe. Że to nie jest wyretuszowane, to nie jest naprawione, to nie jest poprawione, to nie jest trochę znowelizowane, ale absolutnie nowe. Tak jakby nic przedtem nie było. To wspaniała zachęta, to wspaniała motywacja dla nas do tego, ażeby za wszelką cenę być pojednanym z Bogiem, bo Bóg tego naszego
pojednania jeszcze wspanialej dopełni w naszym zmartwychwstaniu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.